poniedziałek, 15 lutego, w Czarnym odbyło się głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. W tym celu w Czarnieckim Centrum Kultury otworzono lokal wyborczy, a przewodniczącą komisji wyborczej została Ewa Matraszek, sekretarz gminy Czarny. Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w budżecie gminy Czarnej wynosi 90 tysięcy złotych. Z tej kwoty będą zrealizowane 3 projekty w zależności od tego, kto był jego wnioskodawcą. Każdy projekt nie może przekroczyć kwoty 30 tysięcy złotych. Na obecną chwilę wiemy, że jest uprawnionych osób 4932. Są to osoby wszystkie, które ukończyły 16 rok życia i zamieszkują w mieście Czarne. Wśród propozycji, które złożono, czyli w wnioskach, jakie złożono do budżetu obywatelskiego, jest, proszę Państwa, między innymi utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w Zespole Szkół w Czarnem, stworzenie nowoczesnej szatni uczniowskiej w Zespole Szkół w Czarnem, nowoczesna kuchnia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem, wielofunkcyjna wiata grillowa z wyposażeniem, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, koszykową, siatkową na PGM-ach, modernizacja świetlicy domu działkowca, szlak turystyczny Sarniak, remont ulicy Mickiewicza oraz podjazdu do budynku Plac Wolności 10 oraz naprawa dywanika asfaltowego na ulicy Cichej, siłownia plenerowa Aleja Zwycięstwa, oświetle LED ulica Robotnicza do ulicy Jagodowej, ulica Łąkowa 11, ulica Cmentarna 10, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ulica Jagodowa i Robotnicza, doposażenie placu zabaw w centrum miasta, zagospodarowanie terenu za biblioteką, budowa ciągu pieszego przy Alei Świętego Józefa, budowa oświetlenia ulicznego przy Alei Świętego Józefa, odnowa i modernizacja drogi dojazdowej do Kościoła Świętego Józefa, doposażenie ogródka przedszkolnego w sprzęt do zabaw. No jest godzina gdzieś po 13, proszę Państwa, frekwencję mamy w tej chwili 8%, także wszystko zależy od tego, jak wnioskodawcy agitowali, które wnioski wygrają. My tego dokładnie będziemy to wszystko wiedzieli po godzinie 20. W głosowaniu udział wzięło 997 osób. Najwięcej głosów ważnych oddano na projekt budowy ciągu pieszego przy Alei Świętego Józefa, projekt odnowy i modernizacji drogi dojazdowej do Kościoła Świętego Józefa oraz na projekt siłowni plenerowej przy Alei Zwycięzców. Właśnie te trzy zadania zostaną dofinansowane z budżetu obywatelskiego.